Rafał Ziemkiewicz, witam serdecznie w trzeciej części saloniku politycznego, w którym dzisiaj gością Mariusz Gerej i Karol Gac. Powinienem powiedzieć powodziowego saloniku politycznego, a powódź widziana oczami polityków. Proszę Państwa, nikt tego nie powie na głos, ale moim skromnym zdaniem wedle mojej wiedzy wygląda to tak, że wszyscy myślą, no tak, no, spłynęło, to, to, jak to mówił klasyk, woda ma to do siebie, że wzbiera, porywa domy ludzi tego, a potem se spływa do morza. I teraz pytanie jest najważniejsze, kto na tym zyska, a kto na tym spłynie? Straci. Z wodą. Kto spłynie na przykład czy ta woda utopi Donalda Tuska, albo utopi jego prezydenckie aspiracje, czy ta woda utopi yy, koalicjantów na przykład, a Tuskich wepchnie pod wodę, a sam wypłynie, a czy na przykład na tej wodzie wypłynie Prawo i Sprawiedliwość? A może utopi Prawo i Sprawiedliwość? A może i utopii? No oczywiście mamy mało danych w tej chwili, żeby, żeby wiedzieć, ale tak. Wszyscy, Wszyscy robią wszystko... Żeby, żeby jego. Żeby, żeby, żeby nie być na powierzchni, tylko pod, pod wodą. Nie, żeby on ich pod wodę wepchnął. A. A samemu się na powierzchni Raczej tak ja to odbieram, no ale no, mam wrażenie, że PR Tuska popełnił wszelkie możliwe błędy, jakie można było popełnić. E, i, i, I to była rozpaczliwa akcja. Aczkolwiek spodziewam się, że jak przyjdzie do sondaży popowodziowych, no to będzie tak jak zawsze w sondażach od 9 miesięcy, że cokolwiek Donald Tusk zrobił, choćby to była najgorsza bandyterka wykonana łomem. 40% jest zachwycone, że bardzo dobrze w tym wypadku, że bardzo dobrze pan premier zareagował na, na powódź i zrobił wszystko wzorowo. 35% powie, że skandala, hańba i w ogóle tego, a cała reszta powie, że ma to w nosie. No ale, ale, ale z drugiej strony, yy, Rafał, no, jeżeli PiS wychodzi w momencie powodzi i maszeruje ulicami Warszawy zamiast na wałach, no to podaje piłkę. No podaj, to też mnie zastanawiam rzeczywiście. Te same prognozy 10 września znane były także i opozycji i może należało odwołać rzeczywiście ten nieszczęsny marsz i przenieść go na jakiś inny dzionek. No, należało, to, tak, tak jak odwołano przestań Polska. Może mhm. ta, taka była ta chronologia. Ja się dziwię, mimo wszystko, że PiS w to poszedł i w to brnął, wiedząc już, co się szykuje. A może też po prostu zlekceważono i niedoceniono nie nie, nie, nie siły tego, no, co się zbliża. Być może, a być może uznano, że już jakieś koszty zostały poniesione, więc już niech to się odbędzie, bo tam też były takie argumenty, nie, nie polityków, ale też ci, ci, którzy przyjechali, że na przykład nie wiem, wpłacane były pieniądze na autokary i to byłoby bezzwrotne, i tak dalej, i tak dalej. Może, ale politycznie, moim zdaniem, to, to, to był jakiś błąd. Może nie jakiś, nie wiadomo jak wielki, no bo PiS jest w opozycji, ale na pewno to było źle widziane. czy znaczy mogło zostać źle odebrane, no, bo, bo równie dobrze ten wiec mógł się odbyć tydzień później, dwa tygodnie później. Nic by się nie, takiego nie, nie zdarzyło, bo nie było tam niczego przełomowego poza typowymi przemówieniami, które i tak by były. Co do samej platformy, czy samego Tuska, ja jestem bardzo ciekawy, no bo wiadomo, sondaże ja się zgadzam z Tobą, że zapewne pokażą to. Że w zasadzie nic się za bardzo nie zmienia. Może jakiś tam punkt procentowy w tą czy w tamtą, aczkolwiek byłbym bardzo ciekawy, jaki byłby sondaż przeprowadzony tylko na tych terenach, yy, których dotknęła powódź. Wiadomo, to pewnie będzie niemożliwe, ale jestem bardzo ciekawy, jak ci ludzie. Być może też w wyborach prezydenckich ocenią to, co, to, co robił rząd. Bo ja oczywiście nikt powiem. nie mówi, że Tusk jakby za to odpowiada, no bo wiadomo, tak nie stworzył tej powodzi, choć i takie teorie się nieraz pojawiają. No ale już jakby reakcje, reakcja państwa, e, działanie państwa, wypowiedzi, to, czy ci ludzie będą czuli, że państwo z nimi było, czy wręcz przeciwnie, bo i takie są głosy, że w zasadzie żadnych służb nie ma, no to to już może w jakimś stopniu, chociażby lokalnie odbić się, znaczy lokalnie w tym sensie, że no, jest to jeden region, tak? czy, czy kilka, odbić się przy przy urnach wyborczych, ale znów zapewne wydaje mi się, że to nie zmiecie w tym momencie Donalda Tuska, no cały czas te wybory prezydenckie przed nami. No i, i też jestem ciekawy, na ile te słowa z 13 września, piątku, tuż przed powodzią, będą się za Donaldem Tuskiem ciągnęły, mówiąc kolokwialnie, a wydaje mi się, że będą. Może nie będzie to ta skala, co u Włodzimierza Cimoszewicza, że trzeba było się ubezpieczyć, ale Tusk mówiący dobę przed powodzią, przed początkiem katastrofy, że prognozy są przesadzone, to obojętnie jaki by nie był kontekst, no to jednak będzie mu przypominano i będzie mu to wracała? Czy politycznie to na coś się przełoży? Szczerze mówiąc wątpię. Ja bym postawił tezę, ponieważ jestem głęboko przekonany, że Donald Tusk ma ambicje prezydenckie i że nie zamierzał i nie odda ich, chyba że w ostatniej w momencie decyzji, tak jak przed wyborami e, parlamentarnymi zauważył, że jedna lista nie ma szansy i zmienił wajchę, prawda, na, przełożył na miesiąc wcześniej. Być może w ostatniej chwili odda to komuś, a to nie będzie Rafał Trzaskowski na pewno ale zastanawiam się, czy właśnie tych jego ambicji prezydenckich nie, utopiły, nie utopiła ta powieść. Ponieważ nie sądzę, że mu w bliskim czasie zaszkodziła, myślę, że autorytet jego został zachwiany i będzie już teraz się kruszył. W bliskim czasie w sondażach nie, nie odbierze mu to poparcia, ale chyba zablokuje tę większość, która byłaby potrzebna, żeby mógł wygrać w drugiej znaczy, turze wyborów. Nie wydaje mi się, Rafał. Znaczy, wszystko się będzie rozgrywało Wy, wy, wy już określacie to tak, jakby to już się wydarzyło, tak? Jeszcze powódź się nie skończyła, to jest pierwsza rzecz. No ona się do wyborów nie skończy, bo tam likwidacja szkód w, na, w Dolnośląskim I do, to jest… I, dotyka, I dotykasz bardzo ważnej rzeczy, ale mi chodzi nawet o, o tą faktyczną powódź, która w tej chwili, ta, ta woda wciąż płynie, hmm. tak? Wały są rozmięknięte, mogą pęknąć w każdej chwili, bo, ta, bo to tak funkcjonuje, czyli to, że w, Czoło fali przejdzie to nie znaczy, że, że, że już te tereny są bezpieczne, bo, bo tak jak mówię, rozmięknięte wały to jest chwila, moment, puszczą i, 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 i ta woda się wyleje zamiast popłynąć dalej do morza, wpłynie na, na, na tereny zalewowe. Więc to jeszcze jest trochę przedwczesne. I kluczową sprawą prawdopodobnie będzie to, jak sprawy popowodziowe będą rozwiązywane. Mm. Czyli to jest ta kwestia pomocy, może nie wpłacania na przykład na orkiestrę Wielkiej, światecznej pomocy, ale na przykład sprawnego wypłacenia odszkodowań przez PZU, tak, na przykład, czyli te państwowych ubezpieczycieli, sprawa być może jakichś kredytów, tych, które miałyby być, czy przyjęcia, oprocentowania kredytów przez, przez państwo. Czyli tutaj yy, rząd ma jeszcze szereg różnych narzędzi, które może uruchomić, w tym okresie, który będzie najistotniejszy, czyli likwidacji szkód powodziowych i pomocy powodzianom PO, bo czyli to będzie kształtowało, moim zdaniem, tak naprawdę obraz tego, jak rząd zareagował, a nie to, co w tej chwili, o czym będzie, w tej chwili roz, rozmawiamy. To będzie bitwa. Komu uda się przekonać y, większość wyborców, że Dolnoślązacy są zadowoleni za 4-5 miesięcy? Tak? To już widzę, jak potężne media szykują się do takiej rozgrywki. Jak to tutaj pokazywać, że wszyscy są uśmiechnięci i szczęśliwi, że trzeba, że dobrze. Dobrze, cieszę się właściwie z tej powodzi, bo mogą dzięki temu no, dzięki wiesz, pani Wonder na ja budować. Dziękuję mediów społecznościowych czy zasięgów, które robią YouTube, youtuberzy, czy pojedyncze wyświetlenia na nie wiem, TikToku czy, czy innych. no ten, Nasze media oczywiście budują jakąś narrację, tak? Czy każdy no. buduje tą swoją jakąś narrację, ale de facto do ludzi dociera przekaz taki, jaki, tak, jaki często jest rzeczywisty. Nie więc... nie Karolu, puenta, mamy jeszcze dwie minuty, więc puenta należy do Ciebie. Teraz to samo pytanie, czy to jednak nie, czy, czy ta powódź utopi prezydenckie ambicje Donalda Tuska, czy w ogóle kampanię prezydencką? Szczerze mówiąc, nie wiem. To znaczy, to jest pytanie po pierwsze, czy Donald Tusk rzeczywiście miał takie ambicje i chciał wystartować. Tego nie wiemy, a w związku z tym nie wiemy też, czy to utopi te ambicje. Na pewno premier teraz jest w trochę trudnym położeniu. Stąd też te ruchy, o których, których też szczęściowo już mówił Mariusz, to znaczy te zapowiedzi różnego rodzaju wypłacania rekompensat, kwestie kredytów i tak dalej, i tak no, dalej. Teraz jest pewne sprawdzam przed rządem, znaczy takie drugie sprawdzam, pierwsze było, na pierwsze już było. Już przecież minister finansów mówi, że inwestycje będą musiały poczekać w takim razie. No bo też się nie dziwię, skoro te skutki są szacowane już na wiele, wiele dziesiątek wręcz miliardów. Natomiast polityka niestety jest brutalna, jest dynamiczna. Pewnie za kilka tygodni. Kilka miesięcy najdalej, no, w miesiąc, dwa, już będą zupełnie inne tematy. I oczywiście ten dramat jakby z tymi ludźmi pozostanie i państwo będzie działać, ale wątpię, żeby to nagle był temat przewodni w, za jakiś czas, bo zaraz będzie proza życia. A Donald Tusk, no cóż, ja obstawiam, że może poświęcić jakiegoś koalicjanta, może panią Heinz Kloskę, e, może kogoś innego, rekonstrukcja rządu miała być, akurat dobrze się składa, potrzeba nowe otwarcie. Więc kto wie, wcale bym się nie zdziwił, gdyby była taka ucieczka tak. do przodu. A, gdzieś tam... Te narzędzia w dalszym ciągu są w rękach rządu. A gdzieś na tam pewno. w aresztach wydobywczych siedzą zapomniani już ludzie, którzy w zmienionej sytuacji przestali tam być potrzebni, ale się ich nie wypuści, jak ci więźniowie z Bastylii, co król zapomniał o nich i doczekali rewolucji z tego, no odpukać, nie daj Boże. Ale tak, abyś mi przyszła na końcu. Oczywiście mecz jest o to, to kto teraz komu przypisze skutecznie odpowiedzialność za, za te... Cały bałagan zwany państwem polskim, o którym mówiliśmy w naszym programie. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mariusz Giery, Karol Gac. Ja też dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa za tydzień o stałej porze do kolejnego Saloniku Politycznego. I nieustająco oczywiście na swój przegląd autorski przegląd tygodnia politycznego z Emilią Wierzbicki w piątki po 17.30. Jeśli Państwa zaciekawiły moje komentarze, a mam nadzieję, że tak, to zachęcam, żeby zajrzeć też na kanał YouTube'owy Ziemkiewicz. Tam więcej komentarzy w bieżących sprawach, a także weekendowe cykle z mojej półki i Akademia Zdrowego Rozsądku. Bardzo serdecznie zapraszam.